Katarzyna Miller, zapowiadana wcześniej już z nami, śpiewająca pani psycholog. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, ja przed chwilą, wiesz co, miałam rozmowę o poprawianiu nastroju, o śmiechoterapii. Tak. A ty tutaj wpadasz z piosenką Śmiech i Łzy. Oficjalna premiera jest za 2 dni. Tak. U nas już fragment teraz. To jest piosenka o miłości? To jest piosenka o miłości, która się zdarzyła dwojgu ludziom, dorosłym, dojrzałym, którzy przedtem, no jakby to powiedzieć, z kwiatka na kwiatek, rozrzutne ciała, serca, motyle, tak, musieli się wyszumieć, wydawało im się, że to będzie coś fajnego, ale się okazało, że jest smutno i teraz się cieszą, że promień słońca padł na nich razem i że ich połączył i że nareszcie są w czymś, co jest, wiesz, bliskie, serdeczne, prawdziwe. A jak ci się udało Piotra zwalbić? Franceskiego przekonać, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Mało go ostatnio widać, mało i słychać, go, prawda? Tak. Słuchaj, ja po prostu sama, wiesz, nie mogę dojść, że tak powiem, do siebie po tym. Jestem zachwycona, szczęśliwa po prostu, że Piotr się, wcale, wiesz, ci się nie dziwię, że się po prostu zgodził i do tego już tak serdecznie, wiesz, tak ciepło, on jest tak uroczy, taki ale też z klasą, facet. Właśnie w tym klipie, który pokazaliśmy we fragmencie, no też to po prostu jego uśmiech absolutnie zniewala i to ciepło w głosie. I ten głos, mów, słuchaj, do mnie jeszcze. No ja marzyłam o tym jego głosie razem i powiem ci, że to jest takie spełnienie bardzo. Ale to zadzwoniłaś, powiedziałaś, panie Piotrze, pan po prostu musi. Tak, i posłuchał mojej płyty poprzedniej. Powiedział, że to jest, że mu się w ogóle bardzo podoba, że to jest płyta dojrzałej kobiety, która wie, co chcesz, która ma coś do powiedzenia, która coś przeżywa. Myślę, że wiesz, go ujęło, no jak on jest bardzo taki głęboki, bardzo, bardzo skupiony człowiek. To jest ktoś, kto, wiesz, naprawdę myślę, że przeżywa życie na sposób chyba i wieloraki, i taki z wartościami bardzo, wiesz, ważnymi, bardzo zresztą jak boleje nad dzisiejszymi czasami i myślę, że go po prostu ujęłam, wiesz, taką swoją, ja wiem, jak to powiedzieć, zarówno pogodą ducha, jak i też czymś jednak w miarę głębokim, mam nadzieję. W każdym razie nagrywanie z nim tej piosenki, w ogóle kontakt z nimi, spotkania, to jest coś, teraz sobie piszemy coś czasem. A to jest... będzie tylko jeden z taki nim duet? Jeden, nie, drugi duet mam z Januszem Habiorem. Zabawny z kolei niezwykle i on jest, ma tytuł Dziewczyny chcą więcej i taki będzie taki tytuł jest płyty. Tytuł albumu. A trzeci duet mam z Maćkiem Szulcem, który jest moim reżyserem, że tak powiem, muzycznym tej płyty już drugiej. I też śpiewałam z nim na poprzedniej i teraz z nim w ogóle chcę śpiewać z Maćkiem na każdej płycie, bo jest świetny. I to będzie z kolei taki bardzo poważny moment o kryzysie, wiesz, między nim a nią. W ogóle piosenki na tej płycie wszystkie są o miłości. Tak mi się zrobiły. No chyba różnych rodzajach miłości. Różnych rodzajach miłości i dojrzałej właśnie. A każdy i taki... kończy się dobrze? Czy nie zawsze? Każdy się dobrze kończy. Tak jak wiesz, w tym filmie to właśnie miłość, gdzie po prostu tak, nie zawsze się uwielbiam. Go uwielbia. Ja też uwielbiam, nie? Ja też uwielbiam, święta się zbliżają, warto sobie przypomnieć. Znowu trzeba się obejrzeć. Oprócz Kevina. Tak, nie, no Kevina już nie oglądam, nie? Już nie mogę, nie. Ale te, wiesz, różne miłości są takie właśnie i z kryzysem, i młode, i takie marzenie, i wspomnienie też jest. Więc jeżeli jest wspomnienie, to w sumie, wiesz, czy to jest pozytywne? No dobrze, nie? Mieć takie wspomnienia, które już nie są u nas codzienne, żywe, ale są głęboko, nie? Gdzieś tam sobie byle nami były. Nie poniewierały tak, za bardzo. Byle nie poniewierały. Ciągnęły tak, po prostu tak, tak, nas do tej przyszłości. A powiedz mi, Kasiu, jak bardzo ci praca psycholożki w ogóle pomaga w tworzeniu tej, tej muzyki, bo ty przecież piszesz teksty, ty piszę komponujesz. Piszę teksty i ja, można powiedzieć, układam melodię, bo ja nie umiem nut, więc ja nie mógłbym czyli zapisać. Czyli przychodzi do ciebie ta melodia? Tak, razem z tekstem sobie robię melodię potem śpiewam ją właśnie Maćkowi i on to zapisuje i później mamy aranże, które już robi on i taki fajny Harry Waldowski i też mi się podobają na tej płycie aranże, zresztą na poprzedniej też. I wiesz, i to jest tak, że na pewno pomaga mi o tyle, nie tyle może pomaga te piosenki, to one się pojawiają we mnie same. Przychodzą do ciebie. Tak jak wiersze przychodzą.
I po prostu ja je muszę zapisać, muszę je zapamiętać, wyśpiewać. I później wychodzi na to, że to jest jednak o jakimś kawałku prawdziwego życia, wiesz. No taki mój zawód, taka moja natura, takie moje zainteresowania, że obchodzi mnie najbardziej człowiek w środku. Mhm. Ale w pracy jednak, twojej pracy, jakieś ograniczenia są, a muzyka? Słuchaj, kochanie, to co powiedziałaś teraz, to jest cudownie dla mnie ważne, bo tak jak na przykład na poprzedniej płycie, wiesz, tango, w którym dziewczyna ma lat, pewnie jest 18 albo 17 i wyrzuca pierścionek, bo spotkała, wiesz, przeżycie swojego życia miłosne, no to to sobie pozwalam na wszystko w tych piosenkach. Aha. Na nowej płycie są takie seksy, erotyki też. No limits. No limits, absolutnie. Słuchaj, w ogóle to jest właściwie nagroda, wiesz, za to, że człowiek tworzy. Przecież w książce można napisać, co się chce. W wierszu można, wiesz, i marzenie, i wyobrażenie, i spełnienie, i zabawa, i śmiech, i łzy. O właśnie, prawda? Także... No, ale też dzięki właśnie swojej pracy z kobietami, które, no ja zawsze to też podkreślam, bardzo wspierasz i w książkach, i w felietonach, i w swojej pracy takiej czują, na co dzień. Tak. One to doskonale czują. Tak. To wiesz, że dziewczyny chcą więcej. O, tak. Taki tytuł jest twojej płyty. To czego więcej? Wszystkiego. Mówiąc krótko, wszystkiego. To jest piosenka zdecydowanie żartobliwa i taka, powiedziałabym, troszkę nawet kabaretowa, bo zestawia ze sobą takie, wiesz, taką damulę cudowną, która mówi, wiesz, ja bym chciała codziennie i te kwiaty, i te bale, i te całuski, i te seks, i to twój zachwyt. A on mówi tak: mam pracę do zrobienia, muszę skończyć robotę, jestem zmęczony. Co my znamy, prawda? Wszystkie panie to znają, może ale niektóre mniej. Ale my też czasem jesteśmy zmęczone i nas boli głowa, rozumiesz? Tak, ale tak oni mniej wyrażają taką, wiesz, taką tęsknotę za takim życiem, żeby ono się tak, wiesz, perliło. Mm-hmm. Mężczyźni są troszkę... No są bardziej surowi, oni że tak się w każdym razie pilnują. Tak. O, tak bym powiedziała, pilnują się, nie ujawniają tak bardzo. A powiedz mi, to twoje śpiewanie, komponowanie, tworzenie muzyki, uczestniczenie w niej, śpiewanie z kimś innym, to jest dla ciebie samej jakiś rodzaj terapii? Czy dla ciebie jest to rodzaj, znaczy forma terapeutyzowania innych? Wiesz co, w ogóle poprzez tutaj... muzykę. Ja bym powiedziała tak, przede wszystkim jest to dla mnie zabawa. Przyjemność, radość, frajda. Jak to się ładnie mówi, jara mnie to, więc to jest absolutna terapia, bo wszystko, co nas jara w życiu, to nas, no może najmniej duża ilość narkotyków nas nie terapeutyzuje, prawda? Ale wszystko, co nas naprawdę cieszy, to jest jakiś rodzaj autoterapii. Wiesz, sam fakt pozwolenia sobie na to, wiesz, takiego wyjścia z tym do ludzi. Kiedyś tam śpiewałam, ileś lat temu zaczęłam śpiewać po klubach takich fajnych, ale tak gdzieś kameralnie bardziej. A potem znajomi mówią, no sobie w końcu wydaj te piosenki, bo to one się gdzieś tam, no wiesz, marnują. Wielkiego głosu nie mam, co niektórzy są mi, że tak powiem, uprzejmi wytknąć, a niektórzy mnie chwalą o dziwo, więc to jest tak, że wiesz, jednym się podoba bardziej, drugim ale mniej. Ale jest tym mnóstwo właśnie tej radości, o której powiedziałaś. No jest jakaś prawda. Jesteś prawda kolejną jakaś osobą w tym samochodzie w ostatnim czasie, która znalazła w muzyce bardzo dużo siebie, czyli albo muzyka znalazła ją, czy wróciła do niej, bo rozmawiałam też z Olgą Kozierowską, która też tak, zaczęła zrobiła, koncertować po latach pracy w korporacji, tak, też jako osoba wspierająca przecież bardzo pięknie kobiety. I to tak samo jak ty. To powiedz mi, jak osoba, która kocha kobiety, wspiera je, pisze dla nich, robi tyle rzeczy dla nich, odbiera słowa Jarosława Kaczyńskiego, że kobiety, słuchaj, dają w szyję i dlatego nie rodzą dzieci. Wiesz co, żałka straszna i śmieszna i no i do niczego. Co tu w ogóle gadać, wiesz, to jest... Ale przykro jest, nie? No pewnie, jest w ogóle strasznie, no jest przede wszystkim strasznie. Możemy to przebić czymś? Możemy przebić na przykład tym, że mamy taki czas przedświąteczny i żeby wiesz, tak nie było pesymistycznie, bo mówimy o tym, że to będą trudne święta. One będą, wiesz, no, z powodu tego, co się dzieje, kryzysu, wojny, tych naszych lęków, obaw. Radka, kochana,
chcesz wyjścia z pandemii. No właśnie, co zrobić? Stop. Póki życie trwa, póki jesteśmy cali, póki mamy gdzie głowę przyłożyć i co do garnka włożyć, życie trwa i jest nasze. I róbmy z nim to, co potrafimy najlepszego. Jeżeli się nastraszamy, jeżeli się zdejmujemy, wiesz, zabieramy energię na to, żeby się bać do przodu, to po prostu to, co przyjdzie, będzie znacznie trudniejsze. Jeżeli dzisiaj jesteśmy dzisiaj, teraz i mamy poczucie, że mamy siebie i mamy to życie, to róbmy to, co lubimy, co potrafimy i co nam wychodzi. Czyli róbmy takie święta, żeby były najbardziej świąteczne, jakie się da. Cieszmy się tym, że są wokół nas bliscy. I wiesz, no nie damy rady zrobić wszystkiego za cały świat. Teraz jest trudniej o tyle, że wszystko wiemy, gdzie się co dzieje. Kiedyś ludzie nie mieli tej wiedzy. Wiesz, tam się coś złego działo, nawet blisko, ale do nich nie docierało, więc mieli taką jakby swobodniejszą, prawda, własną, wiesz, duszę i nie mieli wrażenia... A poza tym, że wojna też była jakąś abstrakcją dla pokoleń, które żyły przez całe życie w pokoju. A poza tym wojny były inne, prawda? No już po ostatniej wiemy, co ona potrafi. I oczywiste jest, że to jest taka groza, że jakbyśmy nie umieli żyć co chwilę, to właśnie położyć się, rozumiesz, na ziemi, przykryć białym prześcieradłem i czołgać w stronę cmentarza, prawda? No po co nam to? Jednak żyjemy. Ja ci chcę dać kalendarz mój na przyszły rok. On się nazywa Dobre Emocje z Kasią Miller i jest prześliczny, ze skromnością całkowitą, to podkreślę. Kolorowy, uroczy, wiesz, taki... I jeszcze widzę tutaj kalendarz świąt nieoczywistych, prawda? Tak, są święta nieoczywiste, na przykład... Dzień drzemki w pracy. Na przykład, prawda, jaka miła propozycja i o uczuciach jest, pozytywnych. Więc wiesz, cieszmy się... Jak to powiedzieć? No, mamy poczucie, że potrafimy być solidarni, mamy poczucie, że potrafimy być altruistyczni, mamy też poczucie, że potrafimy być egocentryczni. No, ludzie są, wiesz, jakby to powiedzieć, wyposażeni we wszystko. Śmiech i łzy. Tak, wywołujmy w sobie więcej śmiechu, bo też pewne rzeczy można świadomie robić, można na siebie wpływać. Na siebie można, najtrudniej na innych. Więc jak my w sobie wzbudzimy jak najwięcej pogody ducha dla siebie i dla innych, zobacz, zwiększa się ona jednak w świecie wtedy. No rozmawialiśmy też chwilę temu o szlachetnej paczce, o tym, że pomaganie innym to jest też pomaganie samemu sobie. Oczywiście, człowiek się poza tym ma prawo lepiej czuć, jak pomaga, bo to jest coś dobrego, on wie, prawda, że daje, tylko zawsze przypominam, kochani, również trzeba umieć brać. Nie można się, jak to powiedzieć, wydawać tylko, prawda, wydawać. Trzeba mieć ten taki ruch w obie strony, czyli się dzielić, co też jest fajne, nie? Dzielić się wzajemnie. No. Tak, aż ten czas właśnie taki przedświąteczny bardzo nam sprzyja. A my, Kasiu, też sporo miejsca w Onecie w ogóle poświęcamy temu, co dzieje się dzisiaj, nie chcę powiedzieć z głowami, bo to może tak jakoś nieciekawie brzmi, z psychiatrią, o, dzieci i młodzieży, bardzo się kiepsko dzieje. Temu z jakimi trudnymi stanami psychicznymi one się zmagają. Czy ty w swojej pracy też to zauważasz? Ja pracuję z dorosłymi, ale z rodzicami w związku z tym. Rodzice są często bezradni i często mają poczucie, że jakby niespecjalnie mają się gdzie odwołać. Ja mam takie wrażenie ogromne, żeśmy wylali dziecko z kąpielą, mówiąc o dzieciach, że skasowaliśmy niezwykłą ilość, wiesz, różnych poradni, różnych akcji, które były dla dzieci za darmo w socjalizmie paskudnym rzekomo wyłącznie, prawda? On nie był wyłącznie paskudny. Tam się działo dużo takich rzeczy, że po pierwsze ludzie się czuli bardziej równi, bo byli w podobnej sytuacji przeważnie, prawda, finansowo-bytowej, więc nie mieli tych takich straszliwych porównań, że komuś się tak udało, tak, a komuś kompletnie nie, chodziliśmy, prawda? Chodziliśmy w tym, co akurat rzucili tak, w kredycie, i byliśmy więc... tacy podobni, a dzisiaj się porównujemy, nie? Bardzo, mamy Instagramy, mamy a zobacz, jak dzieci się porównują, prawda? Jeden ma gadżet najnowszy, najdroższy już, a inny nie ma w ogóle, prawda? No więc to jest... To niby, jak jesteśmy już dorośli, to wiemy, że to nie ma takiego znaczenia, ale prawdę mówiąc jednak ma. No tak, jednak ma. Ludzie się po to dorabiają, prawda, żeby mieć. Więc nie jest łatwo pod tym względem, ale też nie jest łatwo pod względem tego, że nie mamy się gdzie...
spotkać. Zobacz, coraz mniej ludzi się spotyka w domach, coraz mniej ludzi razem gdzieś. Owszem, no są fajne miejsca na zewnątrz, gdzie chodzimy, żeby w domu było mniej pracy i zmywania. Słuchaj, ile mamy ale czasu na chodzenie? Co? Niektórzy za co i niektórzy kiedy, prawda? Więc wiesz, no znowu się rozwarstwia, prawda? Jedni załatwiają sprawy w restauracjach, bo mają taką pracę, bo tak jest, a inni w życiu nie byli w drogiej restauracji, więc... A często spotykasz właśnie takich rodziców w swoim gabinecie, którzy mówią, gdyby dziecko powiedziało mi wcześniej, że coś się z nim w środku dzieje... To bym nie wiedziała, co z tym zrobić, o, niestety. Właśnie. Niestety, tak za ciebie skończę. Ja pracuję w tej chwili już tylko grupowo, ponieważ uważam, że jest dużo szybciej i więcej ludzi się uczą, z kobietami zresztą, więc z matkami. I dużo rzeczy przerabiamy pod tytułem, jak rozmawiać z dziećmi, jak ich słuchać, jak je rozumieć, jak pamiętać, jak mnie było, kiedy byłam dzieckiem, prawda? To jest w ogóle baza do wszystkiego. Przypomnij sobie, co cię bolało i ile cię bolało, jak byłaś dzieckiem, prawda? Więc ten temat jest zawsze obecny. No ale wiesz, jeżeli mama mówi tak, no ja cierpiałam jako dziecko i nikt mi nie pomagał wtedy, to ja też nie bardzo wiem, co ja mam teraz zrobić z moim dzieckiem. I ja będę mówiła zawsze i wszędzie, dopóki się nie dorobimy tego, że będziemy uczyć rodziców, jak być rodzicami. No właśnie, tych kompetencji. I nie będzie za to od razu pieniędzy, bo to, rozumiesz, to trzeba w to włożyć, to jest inwestycja. To nie jest produkcja. Patrzę już w stronę mojego kolejnego gościa. Młoda cudna ona, dama. Tak, ona o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym mówi otwarcie, przełamuje tabu. Ważna rzecz. I nazywa się tak jak ty. Wiem. Ale nie jesteście spokrewnione. Nie jesteśmy. No, czasami mnie pytają taksówkarze, to pani od tego Millera? Nie, ja mówię od innego. Pięknie ci dziękuję, ja Kasiu. Ci życzę też, bardzo dużo zdrowia. I życzę sobie i nam wszystkim, żeby cię było jak najwięcej u nas. Dziękuję ślicznie. I muzycznie. Kochani, i słuchajcie moich piosenek. Pisali. Wszyscy mówią, to ty śpiewasz? No, można powiedzieć, że tak. Pięknie ci dziękuję. Katarzyna Miller, także w muzycznym wydaniu w najbliższą sobotę. Czekaj, dzisiaj czwartek, czyli w najbliższą sobotę jest premiera. Tak, premiera. A ten album kiedy? Album będzie pewnie koło marca, coś takiego. W takim razie nie możemy się doczekać. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.